10 yeah, let's go for main engine start 6 5 4 3 2 1 And... Booster ignition and liftoff of Space Shuttle Discovery Taking the space station to full power for full science This is mission control Houston Discovery roll program Roger roll Discovery Pomruki Pratskiego. Zapraszam. Medytacja, wibracja teraźniejszości. Ćwiczenie wykonuje się w pozycji stojącej. Oczy zamknięte, ręce opuszczone wzdłuż ciała. Zrób głęboki wdech, a na wydechu wypuść wszystkie swe myśli. Zrób drugi głęboki wdech, a na wydechu całkowicie rozluźnij całe swe ciało. Wewnętrznym wzrokiem przejrzyj swe ciało i jeśli są gdzieś napięcia, rozluźnij je. Zrób trzeci wdech i powoli zacznij czuć ukłucia w dłoniach. Wykonaj kolejny wdech i wzmocnij ukłucia w dłoniach. Staraj się uzyskać wrażenie lekkiego prądu, wibracji w rękach. Nie myśl o niczym. Czujesz tylko moment tu i teraz oraz wibracje, ukłucia w rękach. Kiedy wibracje staną się bardzo silne, na wdechu zacznij bardzo powoli unosić ręce na boki. I czuć przy tym, jak wibracje i ukłucia przenikają całe ciało. Bardzo powoli unosi ręce, aż znajdą się w pozycji równoległej do podłogi. W takiej pozycji pozostań przez kilka minut, po prostu wdychając i wypuszczając powietrze, nasilając wibracje w ciele. Następnie powoli, bardzo powoli, zacznij je opuszczać, obserwując doznania w ciele, to, jak wibracje narastają. Unosić i opuszczać ręce można kilka razy, dopóki wibracje dają radość. Najważniejsze, by w tej chwili przekierować uwagę z pracy umysłu na poczucie chwili tu i teraz. Ta świetna technika pomoże Ci łatwo i szybko uzyskać mocny rdzeń w Twym wnętrzu. Pomoże rozkoszować się każdą chwilą w życiu. Przełączać się ze smutnych myśli na radosne uczucia. Ważną cechą jest otwartość na świat i chwilę teraźniejszą. Dzięki temu wszystko, co najcenniejsze na świecie i w chwili teraźniejszej otrzymasz w całej pełni. Zazwyczaj głowę do tego stopnia zaprzątają miliony myśli, że nie widzimy niczego dookoła, nie słyszymy, a tym bardziej nie czujemy. Jakbyśmy znajdowali się w mgle. Zapominasz, czy żyjesz naprawdę, czy też śni ci się to? Myślę, że bardzo wiele osób spotkało się w życiu z takimi doznaniami. Nie jest to najprzyjemniejsze. Wymyślamy sobie wówczas nieprzyjemne sytuacje, ból, aby jakoś przebudzić się i wydostać z tego bagna. Rozejrzyj się dookoła. Jakże ważne jest, by doceniać wszystko, co posiadasz. Jak ważne jest, by obudzić się rano i najpierw, nie zaczynając myśleć o pracy, powiedzieć ukochanemu człowiekowi w oczy, jak bardzo go kochasz i życzysz miłego dnia. Jak ważne jest, by objąć ojca i matkę, po prostu milcząc przekazać całą swoją miłość i wsparcie. Jak ważne jest, by uśmiechnąć się do przechodnia, jego problemy ulecą, a życie samo się zmieni. Jak ważne jest wzięcie córki na ręce i opowiedzenie bajki nie o babie Jadze, tylko o dobrym czarodzieju. Jakże wiele rzeczy jest ważnych w naszym świecie, rozejrzyj się dookoła. Jak ważne jest docenianie wszystkiego, co masz. Jednak niestety wielu ludzi nie żyje, a raczej żyją tak, jakby nigdy nie żyli. Nadejdzie śmierć, pokaże niczym w filmie kadry z życia i okaże się, że nie ma tam nic do oglądania oprócz zniechęcenia i obaw, złości i urazy. Wyrzuć to wszystko w diabły. Zacznij żyć i cieszyć się, przecież chwila teraźniejsza to jedyne, co masz. Nie ma ani wymyślonej przez Ciebie przyszłości, ani przeszłości, której możesz żałować. Jest tylko miłość tu i teraz. To jedyne rzeczywiste rzeczy. Wszystko inne to złudzenie. Przypowieść na temat. Rozmawiają dwie świece. Żal mi ciebie, powiedziała niezapalona świeca do swojej płonącej przyjaciółki. Krótki twój żywot, płoniesz wciąż, a niedługo cię nie będzie. Jestem od ciebie znacznie szczęśliwsza. Nie płonę, a więc nie topię się. Leżę spokojnie na boczku i pożyję bardzo długo, zaś Twoje dni są policzone. Płonąca świeca odpowiedziała: Wcale tego nie żałuję. Moje życie jest piękne i wiele znaczy. Płonę i mój wosk się topi, lecz od mojego ognia zapala się mnóstwo innych świec. A mojego ognia przez to nie ubywa. Kiedy wosk i knot spłoną, mój ogień. Dusza świecy połączy się z ogniem przestrzeni, której jest cząstką i znów wleje się w swój wspaniały i lśniący, ognisty dom. Tutaj rozpraszam swym światłem mrok nocy. Cieszę oko dziecka, stojąc na choince. Uzdrawiam powietrze przy łóżku chorego, albowiem czynniki chorobotwórcze nie znoszą żywego ognia. Stoję jako symbol modlitwy przed świętym obrazem. Czyż moje krótkie życie nie jest piękne? Żal mi ciebie, moja niezapalona siostro. Żałosny jest Twój los. Nie wypełniłaś swego przeznaczenia. Gdzie Twa dusza? Ogień. Owszem, poleżysz w całości przez długie lata, lecz nikomu nie jesteś potrzebna. Jaki pożytek i jaka radość z Ciebie? Zasada, że lepiej płonąć niż spoczywać oznacza, że w ogniu jest życie, a w śpiątce śmierć. Współczujesz mi, że niedługo spłonę i przestanę żyć, lecz ty w swojej bezczynności nawet nie zaczęłaś istnieć i umrzesz nie zaczynając. Życie przejdzie obok ciebie. Tak rozmawiały sobie dwie świece. Aby przestać leżeć na zakurzonej półce, Trzeba tylko zapalić ogniem miłości swe serce i podzielić się nim z innymi sercami. Twoja miłość i Twe dobro szczerze od wewnątrz oświetli wszystko dookoła. Wyobraź sobie tylko, jeśli każdy z nas rzeczywiście zrozumie, kim jest tu i teraz. Jeśli po prostu wejdzie w stan miłości i radości, cały świat rozświetli się ciepłem. Serca walczących wypełnią się pokorą i miłością. Wyjdziesz na ulicę, a tam wszyscy będą się uśmiechać. Czyż nie będzie to raj na ziemi? On jest w nas, nie gdzieś tam, tylko w nas, w naszym stosunku do siebie i otaczającego nas świata, w naszych staraniach, by wspomóc bliźniego, by podzielić się szczerze cząską swej duszy. Moment tu i teraz. Jest absolutnie unikalny. Kiedy pogrążasz się w jakichś myślach, tracisz ten moment, jego smaki i odczucia. Przecież one więcej nie powtórzą się są tak unikalne tu i teraz. Spróbuj za każdym razem jeść jabłko inaczej niż dotychczas inaczej niż sto dotychczas przerzutych. Zjedz jabłko jak coś nowego. Absolutnie niezwykłego. Przecież tego właśnie jabłka na pewno jeszcze nigdy nie jadłeś. Rozkoszuj się jego smakiem, jakby to był pierwszy raz. Przyzwyczajenie umysłu niestety odebrało nam unikalność chwili teraźniejszej. Umysł i ego to dwaj bracia ściśle związani ze sobą. Przeszkadzają nam w postrzeganiu, gdyż wszystko zmieniają w przyzwyczajenie. Mógłbyś każdy dzień postrzegać jako coś nowego, lecz oni wciąż ci przypominają, że gdzieś już tego próbowałeś i już to robiłeś. W efekcie nie czynisz z tego radości i zadowolenia, tylko ciężką pracę robienia znów tego samego. Przypuśćmy, że masz ulubioną piosenkę. Czekasz, aż zabrzmi ona w radiu. Zgłaśniasz i specjalnie kupujesz płytę. Słuchasz tylko jednej ulubionej piosenki. Zadowoleniu nie ma końca. Lecz oto umysł i ego mówią ci, ile można w kółko słuchać tego samego, a ty myślisz, jakże mi ona poprzedniała i zbrzydła. Nie chcesz już jej słuchać, a wręcz zaczynasz unikać. Tak się dzieje ze wszystkim. Weźmy na przykład relacje międzyludzkie. Początkowo cenisz i pielęgnujesz każdą chwilę spędzoną z ukochanym. Potem ego i umysł dwaj bracia bliźniacy mówią, a może by spróbować czegoś innego. Może to już jest stare i niepotrzebne, tym bardziej, że życie z Nim już jest nie do zniesienia. A wszystko dlatego, że miłość przerodziła się w przywiązanie przepełnione uwarunkowaniami. Przez to cierpimy, ponieważ zapomnieliśmy o bezwarunkowości i wartości chwili teraźniejszej. Ale jest wyjście. Najlepszym sposobem, by wszystko poukładać, jest medytacja. Wszystko się uda. Najważniejsze to wierzyć. Oto ćwiczenie, które możesz wykonywać codziennie, aby odświeżyć swą percepcję, aby każdy dzień był szczególny. Kiedy tylko wstaniesz rano, natychmiast podejdź do lustra, spójrz sobie głęboko w oczy i powiedz: Ten dzień jest nowy i absolutnie jedyny. Ważne byś powiedział to szczerze, z ogromną miłością do siebie i świata. Postaraj się robić wszystko wolniej niż zazwyczaj, uświadamiając sobie, co konkretnie robisz. Wchodzisz pod prysznic i zaczynasz czuć, jak każda kropla wody dotyka twojego ciała. Jakie to rozkoszne. Nigdzie się nie spieszyć, a właśnie radować się każdą czynnością. Potem jesz śniadanie, nie myśląc z przyzwyczajenia o tym, czy są korki na drodze i co będziesz dziś robił w pracy. Po prostu jesz, dokładnie przeżuwając pokarm, starając się poczuć od nowa znane smaki. I tak ze wszystkim. Przekierowujesz swą uwagę z myśli na uczucia i czyny. Zobaczysz, że zwykłe rzeczy można postrzegać jak nowe i znajdować w tym doznaniu ogromną ilość energii. Po prostu spróbuj. Co w rzeczywistości robisz przy pomocy tego ćwiczenia? Uczysz się medytować nad każdą czynnością. To samo w sobie daje radość. To takie fajne, że niezależnie od tego co robisz, jesteś szczęśliwy. To jest właśnie sens tego ćwiczenia. Aby cieszyć się tu i teraz, żyć pełnią życia w chwili obecnej, trzeba pozbyć się wszystkich żali z przeszłości i wszystkich oczekiwań co do przyszłości. Na tym polega harmonia szczęścia. Oczekiwanie czegoś od przyszłości jest głupie. Przyszłości nie ma. Trzeba ją stwarzać i modelować, lecz nie oczekiwać. Oczekiwanie rodzi cierpienie, gdyż nie jesteś gotów na inne warianty. Wszystko może przebiegać według dowolnego scenariusza, lecz w najlepszy i najbardziej obiecujący dla Ciebie sposób. Nie myśl więc tak wiele o przyszłości. Nie oszczędzaj siebie dla niej. Nie odkładaj tego, co trzeba było już dawno zrobić. Uczyń to właśnie teraz, a wówczas nie będziesz miał czego żałować. A oto historia mojej dobrej znajomej. Opowiedziała mi, że wciąż żyła w oczekiwaniu tego, by życie się jakoś ułożyło, że jeszcze trochę, a Bóg daje jej jakąś szansę, aby rozkwitnąć i osiągnąć coś dobrego. Znana sytuacja. Myślę, że każdy przynajmniej raz, jeśli nie więcej, zetknął się z takimi oczekiwaniami. Tak więc czekała i czekała, a lata mijały. Była coraz bardziej rozczarowana życiem. Zresztą rozczarowanie to efekt uboczny oczekiwania. Dziewczyna ta czekała na cuda w przyszłości, mając na nie nadzieję, przez co praktycznie nie żyła w teraźniejszości. Poradziłem jej, by nie pomijała tej chwili, by przestała czegokolwiek oczekiwać, bo całe życie może przejść obok niej bez śladu. Usłuchała rady. Najzabawniejsze, że ku jej zdziwieniu wszystkie cuda, których tak wyczekiwała, wszystkie możliwości, których szukała w przyszłości, odnalazła właśnie w teraźniejszości. Jej radość i zachwyt nie miały granic. Życie wytrysnęło jak źródło i rozkwitło jaskrawymi barwami. Została dziennikarką telewizyjną jak marzyła, a najważniejsze, że po prostu stała się szczęśliwa i zaczęła cieszyć się każdą chwilą. Każda z nich stała się dla niej unikalna. Pomyśl, co przeszkadza ci w byciu szczęśliwym, co przeszkadza ci zacząć żyć właśnie teraz. Dlaczego twoje życie składa się tylko z myśli o przyszłości i przeżyć z przeszłości? Zacznij żyć tu i teraz. Otwórz się na świat, a on przedłoży ci najlepsze dary, które dla ciebie przygotował. Kiedy znajdujesz się tu i teraz, jesteś tak wrażliwy i uważny, że zawsze dostrzeżesz te dary, zamiast nie patrząc pod nogi, kopać je z przyzwyczajenia. Wykorzystaj je właśnie teraz. Przypowieść na temat Ojcze, zwrócił się początkujący uczeń do przewodnika duchowego Moje serce wypełnia miłość do świata i jest ono czyste od pokus diabelskich jaki będzie kolejny krok? Duchowny poprosił ucznia, by poszedł wraz z nim do chorego człowieka, który chciał się wyswoiadać. Po tym jak kapłan ukoił smutek rodziny, Zwrócił uwagę na kufer stojący w rogu pokoju. Co znajduje się w tym kufrze? Spytał. Odzież, której mój wuj nigdy nie nosił powiedziała jego bratanica. Zawsze myślał, że potrzebna jest jakaś szczególna okazja, aby włożyć te rzeczy, i w sumie gniją one w kufrze. Pamiętaj o kufrze rzekł nauczyciel do ucznia, kiedy już wyszli. Jeśli w twym sercu są skarby, to wykorzystaj je właśnie teraz. W przeciwnym razie zgniją. Kolejna historia przydarzyła się mojej bardzo dobrej przyjaciółce, którą znam już wiele lat. Na pewnym etapie swojego życia bardzo chciała zostać bizneswoman. Pragnęła kariery i pieniędzy. W owym czasie całkiem zapomniała o swoim ukochanym, z którym żyła już kilka lat. Starała się coś wymyślić i zaczynała otwierać interes za interesem. Całkiem pogrążyła się w świecie biznesu i zapomniała o miłości. Uzasadniała to następująco. Owszem, obecnie źle nam się układa, ale za chwilę wzbogacę się i wszystko będzie w porządku. Spotkaliśmy się kiedyś i opowiedziała mi, co dzieje się w jej życiu i jak jej ciężko. Podczas rozmowy, zrozumiałem, że jest tak pochłonięta myślami o przyszłości, że całkiem zapomniała o swym życiu tu i teraz. W efekcie po kilku miesiącach jej facet nie wytrzymał i odszedł. Ona zaś w końcu zrozumiała, że pogon za ideami z przyszłości jest bez sensu. Najważniejsze to ułożyć sobie wszystko tu i teraz, szczególnie w duszy, i robić to, co się kocha. Zaczęła więc żyć w ten sposób. Teraz jest bardzo szczęśliwa i pracuje w banku, tak jak chciała. Ciekawe, czy żyłbyś równie leniwie, wierzył w problemy i okoliczności, które ci przeszkadzają, dużo myślał, zamiast działać. Obywał się bez miłości, jeśli w tej chwili do twojej skroni przyłożona byłaby lufa pistoletu. Nie trać czasu na wszystkie te bzdury. Żyj pełnią życia tu i teraz. Kochaj, twórz i rób, co chcesz właśnie teraz. Przecież teraźniejszość to jedyne, co istnieje. Żyj tak, jakby dzień jutrzejszy miał nigdy nie nastąpić. Niestety, środek ciężkości naszych wartości przesunął się w kierunku umysłu i jego rozsądnych przemyśleń. Radość z takiego życia z każdym dniem gaśnie. Chciałoby się być po prostu szczęśliwym, nie zaś szukać korzyści w szczęściu. Odrzuć obawy przed przyszłością. Kierując swymi myślami, nastrajając je na właściwe tory, za każdym razem będziesz otrzymywać tę rzeczywistość, którą chcesz. Odrzuć myśli o przeszłości i niepokoje z nimi związane. To już minęło i nie powróci. Im bardziej niepokoisz się przeszłością, tym bardziej przyciągasz do przyszłości i teraźniejszości podobne sytuacje. Tak więc wypuść wszystkie obawy i wątpliwości. Tu i teraz postanów, że niezależnie od wszystkiego, wszystko zmienia się na lepsze i wszystko ułoży się w najlepszy dla Ciebie sposób. Po prostu żyj szczęśliwie. Jeszcze jedno ćwiczenie, pomagające poczuć, że nic nie jest na tym świecie wieczne, że wszystko przemija i nie stoi w miejscu. Ćwiczenie, które nauczy Cię doceniać chwilę obecną, uświadamiać sobie, jak cenna i niepowtarzalna jest. Tylko tu i teraz. Tylko ta chwila jest ważna. Ćwiczenie czas szczęścia. Kup sobie klepsydrę. Najpiękniejszą Twoim zdaniem, taką, żeby cieszyła Twoje oko i serce. Postaw ją na najbardziej widocznym miejscu w mieszkaniu. Kiedy tylko na nią spojrzysz, odwracaj ją i mów szczerze od serca. Czas miłości, szczęścia i radości. To proste ćwiczenie wciąż będzie Ci przypominać o dobrych myślach, czystym sercu i o tym, że świat jest piękny. Twoje życie zacznie zmieniać się na lepsze. Powodzenia. Wszystko rób z miłością. Na tym polega tajemnica sukcesu. Recepty szczęśliwego życia są proste najważniejsze, że ani moje, ani jakiekolwiek inne nauki nie doprowadzą cię do szczęścia i nie powiedzą ci nic nowego. I tak dysponujesz tą wiedzą od dzieciństwa. Droga do Twojego szczęścia biegnie wyłącznie przez Twoje serce, tak więc medytacje pomogą Ci odkryć ją i na nowo ujrzeć świat takim, jakim on jest w rzeczywistości. Pełen cudów i radości. Medytuj i bądź w każdej chwili świadom, i przeżywaj tu i teraz każdą sekundę Twojego czasu. Wówczas Twoja miłość rozleje się wartką rzeką i zmyje wszystkie przeszkody na Twojej drodze. Ważne jest też, by pod koniec każdej medytacji wyrazić szczerą wdzięczność wszystkiemu, co istnieje. Bogu, samemu sobie, za to, co masz dobrego w twym życiu. Przecież dobra jest zawsze wiele, lecz niestety bardzo często nie dostrzegamy tego lub tylko prosimy, zapominając o tym, jak przyjemna jest wdzięczność. Od dzieciństwa nauczono nas brać. Zaś dawanie choćby wdzięczności stanowi dla nas problem. Ucz się właśnie tego. Jest to po pierwsze szkolenie przyjemne, a po drugie wypełni Twe życie poczuciem jedności z Bogiem i przyniesie możliwość oddawania. Tak przyjemnie jest coś szczerze oddać. Przypomina to wręczenie komuś ukochanemu podarunku od serca. Prawda, że jest to przyjemne. To samo dotyczy wdzięczności. Niestety, umiejętność tę dawno zatraciliśmy. Przypowieść na temat o wdzięczności. Były w raju dwa anioły. Jeden zawsze odpoczywał na chmurce, a drugi latał pomiędzy ziemią i Bogiem. Odpoczywający anioł postanowił spytać drugiego: Dlaczego latasz tam i z powrotem? Noszę do Boga wieści, które zaczynają się od słów. Pomóż mi Boże. A dlaczego ty zawsze odpoczywasz? Powinienem przynosić Bogu wieści, które zaczynają się od słów: Dziękuję ci, Boże. Przypowieść ta stanowi odzwierciedlenie naszego życia w chwili obecnej. Siła wdzięczności pomoże zmienić twe życie, pomoże przyciągnąć do życia coraz więcej dobra. Co tak naprawdę dzieje się w tej chwili? Kiedy jesteś szczerze wdzięczny za wszystko, co masz dobrego, w rzeczywistości mówisz swojej podświadomości, że posiadasz bardzo wiele, że wszystko jest w porządku. W efekcie otrzymujesz jeszcze więcej. Zasada skupiania energii. Na czym się skupiasz, to otrzymujesz. Im więcej myślisz szczerze o dobrych rzeczach, tym więcej ich dostajesz. Tak więc szczera wdzięczność pomaga Ci być człowiekiem sukcesu, bogatszym i przede wszystkim szczęśliwszym. Nie na darmo we wszystkich religiach wspomina się właśnie o wdzięczności. Wdzięczność to jeszcze jeden klucz do radości i samoświadomości. Przecież kiedy znajdujesz się w stanie wdzięczności, to znów jest medytacja i szczęście. Rozejrzyj się dookoła. Popatrz, za co chcesz wyrazić szczerą wdzięczność: za dobre zdrowie, za to, że masz cudowną rodzinę, która Cię kocha i którą Ty kochasz całym sercem, za to, że masz dach nad głową, ręce i nogi, przy pomocy których możesz osiągnąć to, czego pragniesz, możesz medytować i poznawać siebie, masz możliwość zdrowo się odżywiać i być szczęśliwym. Bądź wdzięczny za to wszystko. Złóż za to wszystko danina szacunku wobec najwyższego. Niech ten strumień wdzięczności przez ciebie przepływa. Spróbuj nie mówić w sposób automatyczny „dziękuję”, lecz powiedz sercem „jestem wdzięczny”. Wkrótce zauważysz, jak serce w takich chwilach staje się gorętsze i wylewa się z niego twoja miłość. Czy czujesz różnicę pomiędzy „dziękuję” i „jestem wdzięczny? Różnica jest ogromna. Jak głębia oceanu, która dzieli te dwa pojęcia. Jestem wdzięczny, to inaczej daje wdzięczność, daje radość. Jest to oddawanie, a nie branie. Jest to bycie źródłem dla wszystkiego, co istnieje. To właśnie znaczy wiedzieć i dawać. Jakże przyjemnie jest dawać, przecież w tej chwili wszystko, co najcudowniejsze i przyjemne, przepuszczasz przez siebie. Przestań więc mówić, dziękuję. Niech ogarnia cię uczucie wdzięczności. Zmieniaj w ten sposób jestestwo od środka i niech ono wylewa się przez wdzięczność na zewnątrz. Dusza i wdzięczność są ze sobą związane. Wdzięczność to swego rodzaju trening duszy: czyni ją silniejszą, szerszą i mocniejszą. W takiej chwili zapominasz, że jesteś ciałem. Stajesz się duszą, a ona zaczyna rządzić tobą i twoim życiem. To takie piękne. Żyć duszą. Żyć według poleceń serca i wdzięczności. Czy myślisz, że ptaki o poranku ćwierkają bez sensu? One są wdzięczne słońcu za ciepło. Za to, że życie posłało im pokarm i mogą nakarmić swe pisklęta. Śpiewają o swej wdzięczności wszędzie, bez skrępowania. My zaś od dawna wstydzimy się być dobrzy i wdzięczni. Podkreślam, być dobrzy, nie uprzejmi, jak nas nauczono w dzieciństwie. Przecież w istocie uprzejmość to kłamstwo samo w sobie, kłamstwo wobec samego siebie i wobec człowieka, któremu mówisz dziękuję jedynie z przyzwyczajenia i dlatego, że przyjęło się tak mówić. Wdzięczność płynąca z serca rodzi w tobie szczere dobro i szczere pragnienie okazania wdzięczności za pomoc. Spójrz człowiekowi w oczy. Zatrzymaj się na sekundę. Przestań się miotać. Niech za pośrednictwem oczu zetkną się wasze dusze i w tym momencie podziel się swym ciepłem przez wdzięczność. Daj człowiekowi możliwość otrzymania daru ciepła twojej duszy. Zobaczysz, jak człowiek wówczas rozkwitnie, może zewnętrznie się nie zmieni, lecz od środka jego oczy zalśnią tysiącami gwiazd. Zrozumiesz wówczas, czym jest siła wdzięczności. Oto, co transformuje nas i świat dookoła. Nie będziesz już miał potem wątpliwości co do wielkiej siły wdzięczności. Pozwól więc sobie na życie sercem. Pozwól medytacji stać się Twoim jestestwem. Niech towarzyszy Ci we wszystkim cokolwiek byś robił. Niech wszystko to, co wcześniej uważałeś za zwyczajne, stanie się przez medytację święte i uduchowione, oddaj się jej. Przestań walczyć i oddaj się medytacji. Zobaczysz, że utoniesz w pięknej chwili teraźniejszości. Wszystko, co wydawało się ważne, okaże się bez sensu. Całe te tysiące drobiazgów odsunie się na dalszy plan, a ty faktycznie zanurzysz się w życiu, w takim życiu, które znałeś tylko w dzieciństwie. To życie przypomina czarowną bajkę z milionami przygód. Wszystkie one są piękne i wszystkie pozwalają żyć. Jeśli codziennie umierasz dla starych rzeczy, to codziennie rodzisz się dla nowych. Umrzyj dla wszystkiego, co dotychczasowe. Dlatego co już dawno powinieneś wyrzucić na śmietnik, dla wszystkich problemów, które były wczoraj. Odróć się jak feniks z popiołów, w nowym ciele i z nowym nastawieniem. Wszystko, co pamiętasz o sobie z przeszłości, jak już rozumiesz, jest subiektywne, i większość nie została nawet przez ciebie wymyślona, lecz narzucona z zewnątrz wyrzuć więc powiadam wszystkie obawy i wątpliwości wszelkie kłamstwo i brak akceptacji wszystkie przyzwyczajenia niech wszystko to pozostanie w przeszłości żyj dzisiaj masz tylko jeden ten dzień nowy i odrodzony pełen radości i miłości pełen poczucia szczęścia i beztroski kochaj mówię ci kochaj i niech nie będą to tylko słowa, lecz cały świat uczuć w całej ich rozmaitości. Pamiętaj, że bez miłości to nie życie, a męczarnia. Oddaj się więc nowej bajce pod tytułem Życie pełne jest miłości i radości. Teraz to wszystko, co masz. Teraz to twoje jestestwo. Po prostu żyj i niech każdy przeżyty dzień będzie dniem twoich narodzin w tym świecie. Świętuj go. Podaruj sobie święto. Podsumujmy, czym jest medytacja. Medytacja to szczególny stan szczęścia, w którym jesteś całkowicie rozluźniony na osobności z całym światem. Stan bezgranicznego szczęścia i bezwarunkowej miłości do siebie i wszystkiego, co istnieje. Stan tu i teraz bez myśli o przeszłości i przypuszczeń co do przyszłości. Szczera wdzięczność wobec Boga i samego siebie za wszystko, co dobre w tym świecie. Pamiętaj, że niezależnie od tego, czym się zajmujesz twórczością, pracą, tworzeniem harmonijnych relacji, materializacją pragnień albo rozwojem zdolności nadprzyrodzonych właśnie medytacja stanowi klucz otwierający wszystkie te drzwi. Bierz więc ten klucz i śmiało krocz przez życie. Wszystkie drzwi na Twojej drodze są otwarte i wszędzie masz zielone światło. Jesień z transurfingiem. 80 dni maratonu. Rozpocznij swoją podróż ku transformacji i odkryj magię transurfingu podczas naszego wyjątkowego 80-dniowego maratonu. Każdego dnia czeka na Ciebie inspirujące przesłanie, które pomoże Ci wprowadzić małe, ale znaczące zmiany w Twoim życiu. Zrób coś dla siebie, zatrzymaj się na chwilę i zainspiruj do działania. Co zyskasz? Codzienne, kilkuminutowe przesłania, które wzmocnią Twoją motywację. Praktyczne zadania, które pomogą Ci wprowadzić zasady transurfingu w życie. Oraz wsparcie społeczności, która podziela Twoje cele i marzenia. Otworzymy bowiem grupę. Na Facebooku. Niech ta jesień będzie owocna i przyjemna. Zastosuj zasady transurfingu i obserwuj, jak twoje życie się zmienia. Przystąp do maratonu już dziś i odkryj, jak twórcze myślenie i świadome działanie mogą wpłynąć na twoją rzeczywistość. Dołącz do nas i spraw, aby ta jesień była wyjątkowa. Zarejestruj się teraz. I zanurz się w przygodzie, która przyniesie Ci nowe możliwości i odkrycia. Startujemy 1 października. Koszt inwestycji 120 zł. Zapraszam, Zapraszam serdecznie. serdecznie. Marcin, Marcin Pracki, Technologia, Technologia CELU. CEL. Dziękuję za wspieranie kanału, a raczej wspieranie mnie. Dzięki temu, że mnie wspieracie, moja praca jest spokojniejsza sprawia mi więcej radości i mam na nią więcej czasu. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkie możliwości dokonania wsparcia znajdują się w opisie tego filmiku.